No to porobiło się na tym świecie, szczególnie świecie tenisowym. Prawie 40-letnia murzynka, która ma siostrę, została zwyciężona przez ponad 20-letnią murzynkę, która też ma siostrę. Naomi Osaka i Serena Williams. No grały teraz w sobotę piękny mecz. Okazało się, że jednak Serena Williams jest troszeczkę dzika. Jest niezrównoważona, usiadła na laurach tego SJW, czyli Social Justice Warrior, czyli bojowników o wolności, o równość i sprawiedliwość społeczną. Nieprzyjemna sprawa, szczególnie dla tej Amerykanki, która w sumie, no nie tyle Amerykanki, Naomi Osaka wychowała się w Ameryce, od kiedy miała 3 lata, ale reprezentuje Japonię, bo jak powiedziała, jest lepsza kasa od japońskiego rządu. No, tak, także tam, gdzie jest kasa, tam sportowcy jadą. Jak jej się zapytali, czy czuje się Amerykanką, no to ona powiedziała, że trudno powiedzieć, jak się czuć Amerykanką, ale uwielbia kulturę japońską i uwielbia kulturę i rodzinę Haitańczyka, swojego ojca. Tak, także w sumie mieszka w Ameryce, Ameryki nie docenia. No, no ale wygrała z Sereną Williams. Dobrze grała. Serena Williams czy cała rodzina Williamsów, te dwie siostry tenisistki, to były idolami tych Marii Osaki i Naomi Osaki. No i teraz jej się udało. Dlaczego Serena przegrała? No Serena przegrała dlatego, że zaczęło się wszystko od tego, że jej trener siedział i zamiast mieć ręce tak i patrzeć się tylko z twarzą pokerzysty, to w pewnym momencie pokazał coś takiego, no, żeby ona zmieniła swój dystans, żeby bliżej grała. Trener Carlos Ramos to zauważył i dał jej ostrzeżenie. Po prostu dał jej ostrzeżenie, powiedział, że ona nie może być trenowana czy pokazywana nic. No jest to takie dziwne, bo na innych rozgrywkach tenisowych można, ale na ten Grand Slam, czyli właśnie w Nowym Jorku, Flushing Meadows, no piękne miejsce, byłem tam 2 lata temu, nie na rozgrywkach, tylko po godzinach, ale zwiedziłem to wszystko, to na tym nie można. Trener nie może żadnego znaku pokazać, ani ręcznie, ani twarzą, żadnego trenowania. Także Carlos Ramos, Portugalczyk, bardzo uczciwy facet, znany, bardzo ostry. No w zasadzie to by sędziował na olimpiadach i tak dalej, dał jej ostrzeżenie. No i ona zaczęła tam mamrotać, że to nie było ostrzeżenie, że to był tylko znak taki, graj dobrze i tak dalej. No i zaczęła tam odszczekiwać się za bardzo. No, to zaczęła się odszczekiwać. On tam normalnie, spokojnie swoje robił. Później zaczęli grać. Serena Williams przegrała swój serw. No tak, przegrała swój serw, jak tego Wilsona wzięła, jak dziabnęła tym Wilsonem o ziemię, to się wygięło, to wszystko w chińskie dzień dobry. No i to dostała już w zasadzie punkt straciła, no i 3 tysiące dostała za rozwalenie rakiety, 3 tysiące dostała ten warning za te pokazywanie. Zaczęła w tym czasie też poszła do niego i zaczęła mówić, że on jest kłamca, że jest złodziejem, że atakuje jej charakter, że nie będzie jej sędziował, że już nigdy na żadnych meczach nie będzie jej sędziował. Ona ogólnie rzecz biorąc nie zdaje sobie sprawy, że ona nie ma takiego prawa powiedzieć, kto może jej sędziować, kto nie może. Nieoficjalnie, no to oni tam przesuwają tych, jak są duże kłótnie, to wysyłają tych niektórych sędziów na wakacje, jeżeli potrzeba, jeżeli miałby sędziować kogoś, gdzie już jakieś mieli zgrzyty. No i krzyczała do niego, mówi przeproś,
okłamałeś mnie, oszukałeś, atakujesz mój charakter, moją osobę i tak dalej, i tak dalej. W tym czasie cały stadium już zaczął w zasadzie krzyczeć buu, buu, bo się zdenerwowali. Ona znowu się podnieciła, ona znowu się podnieciła i usiadła, później krzyczała do niego, nie mów do mnie, nie rozmawiaj ze mną, nie chcę, jesteś złodziejem, ukradłeś mi. Nie zdawała sobie chyba sprawy, że straciła ten punkt. No i ona poszła grać, to on powiedział, że wtedy jest już trzecie penalty, no i w sumie dostała 10 tysięcy dolarów za to. No i grali, przegrała 2-6 i 4, jak było 4-5, to poszła i znowu do sędziny i zaczęła to samo opowiadać, że jest niesprawiedliwe, że to jest seksistowskie, że ten facet to ją tylko ściga dlatego, że jest kobietą i tak dalej, i tak dalej. Powtarzała, że nie w porządku. No i wróciła grać. No i wtedy Naomi zaserwowała pięknie, wygrała 6-4 ten drugi set, no i w sumie wygrała pięknie wygrała, no tyle tylko, że niepotrzebnie nerwowo, no Murzynka, która była w zasadzie na topie, rozwalała wszyscy ci, którzy technicznie chcieli z nią grać, no to nigdy nie mieli szansy, no bo ona jest po prostu nie jak sarna, tylko ona jest po prostu jak bawuł jakiś, ona jest jak Lampard, ona jest strasznie silna, wielka, silna, umięśniona, te nogi ma, no ale co się jej odbija w Paryżu numery zrobiła, bo się wzięła, założyła ubranie jak kocica, także że ją opierniczyli za to. No i teraz już powiedzieli nawet we Francji, że już ten kot jakoś poprawią. W Ameryce no to takie sukieneczki, spódniczki takie każą nosić, no i miała teraz taki czarny też kolor taki jak we Francji, troszeczkę jakieś takie welonki, nie welonki. No ale kawał baby. No Naomi Osaka też po swoim ojcu Murzynie też jest atletyczna, też jest silna. No i technicznie bardzo dobra. Serena Williams wariowała z tym seksizmem i z tym nierównością i tak dalej. Ale to trzeba pamiętać też, że chcą równą kasę, powiedzmy, a nie grają równo. Nie grają równo w tych Grand Slams, tych największych rozgrywkach. Powiedzmy, kobiety tylko grają trzy sety. Kobiety grają trzy, a faceci pięć. Jest to duża różnica, a kasa jest niby ta sama. Do niedawna jeszcze kobiety tylko kobiety, jak było bardzo gorąco, to w niektórych momentach mogły dostać 10 minut przerwy. Dla facetów to się nie dotyczyło. Na facetów się nie dotyczyło. Ciekawe jest to, że powiedzmy kobiety, najwyższy w sportach kobiecych, to kobiety mają takie mniej więcej wyniki jak amerykańscy najlepsi zawodnicy w szkole średniej. Także to jest nieprawdopodobne, żeby krzyczeć, że taka sama płaca za tą samą pracę, ale to nie jest ani taka sama praca, a płaca jest taka sama. Także że ten lewackie wyrównywanie w zasadzie to jest jednym wielkim oszukaństwem. To też sport też się tak, polityka weszła w ten sport, że to aż wstyd. To jest aż wstyd, żeby do czegoś takiego doprowadzić. No ale wciskają się. Serena Williams nie... jako świadkowa Jehowy, no to ona też miała bardzo dużo różnych, nie powinna mieć, nie powinna jako osoba religijna, ostatnio właśnie te urodziny dziecka nie chciała obchodzić ze względów na to, że jest świadkiem Jehowy,
Ale w stosunku do innych kobiet bardzo dużo miała zażaleń. Kiedyś tam jakaś dziewczyna, która powiedziała, podawała piłkę, czy coś się stało z linią przy serwie. Jakiś decyzja była nie taka, jaka jej się podobała, to Serena Williams powiedziała, że weźmie tą loną piłkę i wsadzi jej w te usta. No, także jest dosyć makabrycznie nieprzygotowana do współżycia jakiegoś takiego sportowego. Nie potrafi uczciwie przegrać. Ten Leonard François, czyli ten człowiek haitańczyk, ten ojciec obydwu tych dziewczynek i z tą ich matką Osaką, oni przyjęli nazwisko matki z tego względu, że przez pierwsze parę lat, zanim przeprowadzili się na Florydę, to mieszkali w Japonii, no i ta kobieta podjęła taką decyzję, że dzieci, dziewczynki będą miały imię ojca. No nieprzyjemna sprawa sportowa, tak? To jednak sport to powinien mieć szacunek dla wygranych, tak samo dla przegranych, a tutaj jednak po 20 latach kariery, ponad 20 latach kariery, okazuje się, że nie potrafią odejść jakoś z godnością i nie potrafią się z tym pogodzić, no i wychodzi cała prawda z nich, nie? Mówią, że in vino veritas, czyli winie prawda, a tutaj się okazuje, że jednak te szaleństwo tych bojowników o wolność, o sprawiedliwość społeczną są w stanie zabić. Oni dla sprawiedliwości są w stanie kogoś zniszczyć. Tak jak ona traktowała tego sędziego, który decydował o tym wszystkim, no to jest wstyd. To jest wstyd. Ja myślę, że to już jest bardzo blisko końca ich. To oni już po tym co cała widownia robiła, no to już po prostu odepchnie ludzi od nich, plus ten wiek, plus ta kariera, plus te dzieci i tak dalej. Myślę, że to już jest początek końca. Wyszła później do konferencji, na konferencję prasową, no i mówiła, że ona płakała, Naomi płakała, że to wszystko niepotrzebne. Tam trochę przeprosiła i poprosiła, żeby już publiczność na nią nie warczała, ale jednak nawet przed tym spotkaniem to podeszła jednak po meczu przegranym jeszcze coś mamrotała i krzyczała i wyzywała tego sędziego, który siedział, obserwował na tym krześle od złodziei, tego, że ukradł jej mecz. Ten Carlos Ramos, no on nawet nie może, bo to jest taki kontrakt jest dla tych wszystkich sędziów, że oni nie mogą, jeżeli jeżdżą jako sędziowie, nie mogą udzielać żadnych wywiadów, czy w telewizji, czy dla prasy. Nieprzyjemna sprawa. Początek końca. No zobaczymy. Tenis bardzo ładna sprawa, piękna sprawa. Wszystkim polecam grać. No trudno. W Ameryce jest bardzo dużo kortów, takich miejskich, twardych kortów. Piłki nie są drogie, po 2, 3, 4 dolary za 3 sztuki. Rakiety też nie są takie drogie, 30, 40, 100 dolarów. Także, że ludzie grają sporo gra na niektórych kortach. W miastach dużo kortów jest też oświetlone, nieoświetlone. Przy szkołach, szczególnie przy high school, przy szkołach, nawet przy gimnazjum, tak. Że jest. Subskrybujecie? Dziękuję. Nie subskrybujecie? Zapraszam i też dziękuję. Do następnego.